Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 748 odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. To tutaj słyszycie różnego typu ciekawostki, fakty, ale także i obalanie mitów ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami zdarza mi się znaleźć jakiś ciekawy raport, albo indeks, albo zestawienie, które czytam, no i później o tym opowiadam. I tak właśnie będzie dzisiaj. W moje ręce wpadł dokument, który nazywa się Offshore BPO Confidence Index. 2022, czyli indeks zaufania do lokalizacji dla inwestycji typu BPO. Jest to już opracowanie przygotowane po raz kolejny przez Ryan Strategic Advisory oraz Cognitive Copy. Za całym tym dokumentem stoi dwóch gentlemanów, Jeden z nich to Peter Ryan, czyli założyciel i CEO firmy Ryan Strategic Advisory, a drugim Matt Kendall, który jest założycielem i dyrektorem zarządzającym cognitive copy. Ci dwaj panowie już rok temu stwierdzili, że zrobią tego typu indeks zaufania. Całość polega na tym, że odpytują menadżerów reprezentujących firmy BPO z różnych lokalizacji. Tak, z różnych lokalizacji na całym świecie. Tutaj ta nazwa offshore pojawia się dlatego, że obaj panowie no, prowadzą swój biznes z Ameryki Północnej. W związku z czym praktycznie każda lokalizacja poza no, sąsiadującym Meksykiem jest dla nich lokalizacją offshoringową. I o tyle ciekawy jest to indeks, że w zasadzie. Nie ma drugiego podobnego dokumentu, który pojawia się na świecie. Kiedyś były raporty produkowane przez Tolosa, na przykład, które mówiły nam o lokalizacjach BPO. Ja miałem zawsze duże wątpliwości co do metodologii badań prowadzonych przez Tolosa i w linii czasu okazało się, że Tolos przestał produkować tego typu zestawienia. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Offshore BPO Confidence Index, 2022, a to dlatego, że w tym zestawieniu również pojawiła się Polska. I teraz mała niespodzianka, już Wam powiem, że jestem umówiony z dwoma autorami, czyli z Peterem i Mattem, na osobną rozmowę o tymże badaniu. Także za kilka dni pojawi się nam anglojęzyczny mój podcast z serii Good Morning BSS World, gdzie to obaj panowie, autorzy tego indeksu, będą moimi gośćmi i w szczegółach opowiedzą, w jaki sposób był tworzony tenże indeks oraz co z niego wynika według ich subiektywnego punktu widzenia. Specjalnie umówiłem się na kilka dni po wypuszczeniu tego raportu, dlatego żeby zebrać już również komunikację z rynku, czyli jak rynek ocenia ten raport, jaki feedback trafi do samych autorów. Co z tego wyniknie, zobaczymy za kilka dni. Już teraz zapraszam Was, abyście sobie zasubskrybowali albo po prostu weszli na Good Morning BSS World, czy to na YouTube, czy to na Spotifyu, albo jakiejkolwiek innej platformie podcastowej, bo to tam pojawi się ten odcinek. Ale zanim o tym wejdźmy sobie może głębiej w to opracowanie i zobaczmy, co tutaj się działo w roku 2022. No to na początek. Dane, które autorzy zebrali, były zbierane w okresie sierpień-październik 2022. Odpytanych zostało 158. 8 country menadżerów firm, które świadczą usługi typu BPO, no 150 osób. No to powiem wam, że całkiem nieźle. Te 150 osób, 158 osób reprezentowało 100 różnych podmiotów. Czyli z czasami zdarzało się tak, że jeden podmiot z tego samego brandu był obecny w kilku różnych krajach i stąd ta różnica również w liczbie osób versus liczba firm, które były odpytane. A skoro o krajach mowa, to osoby te pochodziły z 17 różnych lokalizacji. Cóż to za lokalizacje? Będę je wymawiał w tej chwili w porządku alfabetycznym: Bułgaria, Kolumbia, Czechy, Republika Dominikany, Egipt, Salwador, Guatemala, Honduras, Indie, Jamajka, Meksyk, Nicaragua, Filipiny. Polska, Rumunia, Serbia oraz Republika Południowej Afryki. Powiedziałem, że w kolejności alfabetycznej, ale to dlatego, że ja mam przed oczami ten raport w wersji anglojęzycznej. Czasami polskie nazwy danych krajów no niekoniecznie są tak samo wymawiane jak te w wersji anglojęzycznej. Niemniej jednak mamy 17 krajów, 100 różnych, 100 różnych organizacji i 158 menadżerów, którzy się tutaj wypowiadali. Mamy tutaj jeszcze taką, takie zestawienie, a mianowicie jak wielkie były te firmy, jak duże były firmy, z których pochodziły odpowiedzi. Od bardzo małych, czyli takich, które zatrudniają poniżej 50 osób, aż po. Organizacje, które zatrudniają powyżej 10 tysięcy osób. Natomiast najliczniejszą grupę respondentów stanowiły organizacje, które zatrudniają pomiędzy 1000 a 5000 ludzi, czyli całkiem, całkiem nieźle. Mamy również tutaj podział taki pod kątem, jak długo dana organizacja jest na rynku. No i mamy bardzo mały odsetek, bo raptem 3,2% takich organizacji, które prowadzą działalność poniżej jednego roku. Mamy później 15,2% tych, które są na rynku pomiędzy 1 a 5 lat. 13,9 odpowiedzi pochodziło od firm, które działają pomiędzy 5 a 10 lat, natomiast ponad 67% respondentów pochodzi z firm, które prowadzą działalność. Powyżej 10 lat. No i co ci respondenci mieli robić? No cóż, każdy z nich dostał skalę od 1 do 5, gdzie jeden punkt oznacza, że w ogóle nie mają zaufania do danej lokalizacji, dwa punkty, że mają niskie zaufanie, trzy punkty, że ani niskie, ani wysokie. Cztery punkty, że wysokie zaufanie, a pięć punktów, że mają całkowite zaufanie do danej lokalizacji. Pamiętajcie, że odpowiedzi pochodziły od osób reprezentujących firmy, które są na danych rynkach, czyli to nie jest postrzeganie, co myślisz o innym kraju, tylko co myślisz o swoim kraju, tam, gdzie prowadzisz swoją działalność. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, no bo mamy tutaj głos faktycznych. Reprezentantów firm, które w danej lokalizacji są, a nie teoretyzują na temat tego, jak dany kraj tam według nich może wyglądać, chociaż w nim nie prowadzą swojej działalności. Bardzo ciekawe podejście, no i powiem Wam, że z tego powychodziła cała masa różnych rzeczy. I co ci ludzie oceniali? No cóż, mieli takich siedem obszarów, co do których mogli się wypowiedzieć: pierwszy dotyczy lokalnego rynku pracy, drugi infrastruktury. Trzeci nieruchomości biurowych, czwarty ekosystemu jaki funkcjonuje w otoczeniu sektora BPO, piąty stabilności politycznej, szósty bezpieczeństwa publicznego. No i siódmy stabilności ekonomicznej, gospodarczej kraju, w którym dana firma prowadzi swoją działalność. Siedem różnych obszarów, każdy z nich oceniany w skali od 1 do 5. No i to potem wszystko zostało zestawione w jeden piękny zestaw, nie wiem czy piękny, czy to dobre zestawienie, czy znaczy dobre określenie, ale generalnie mamy tutaj klasyfikację od numeru 1 do numeru 17, żeby wam powiedzieć jaki był rozstrzał, no to rozstrzał był taki, że na pierwszym miejscu e, kraj, który został oceniony najwyżej, ma 85,1% tych wszystkich wskaźników odpowiedzi, czyli dosyć wysoko. Natomiast ten najniżej oceniany, 17 numer, ma 65,1%. I gdzie w tym wszystkim jest nasza Polska? Gdzie w tym wszystkim jest nasz kraj oceniany? Poprzez opinie firm, które są w naszym kraju. No to ja już Wam skracam tą całą ścieżkę i powiem Wam, że jesteśmy na miejscu piątym. Tak, na miejscu piątym, ale różnice pomiędzy miejscem czwartym. No, jest praktycznie żadna, bo 0,2 punkta procentowego. Co więcej, różnica pomiędzy miejscem pierwszym a drugim jest 0,1 miejsca procentowego, czyli de facto, jakbyśmy tak naciągnęli trochę to badanie, to moglibyśmy powiedzieć, że Polska jest na miejscu trzecim. Ale Więcej teraz szczegółów. Słuchajcie, na miejscu pierwszym jedziemy: Kolumbia, tak. Ko o Kolumbii słychać coraz częściej, coraz głośniej. Jest tam kilka lokalizacji, które bardzo jasno pokazują siebie jako lokalizacje dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Więc ja Wam powiem, że akurat to mnie nie zaskoczyło. Tak, Kolumbia numer jeden, Indie numer dwa, Republika Dominikany numer trzy. Czechy numer 4 i Polska numer 5. Tak wygląda pierwsza piątka i tutaj liczbowo no to Kolumbia ma 85,1%, Indie 85%, Republika Dominikany 82,7, Czechy 80,7 i Polska 80,5. Nie będę wchodził w kolejne jakby pozycje ile one mają procentów tam przypisanych, ale powiem wam jeszcze jak wygląda kolejność dalsza od miejsca 6 do 17, bo to w zasadzie taka prosta Wyliczanka. Szóste miejsce: Republika Południowej Afryki. Siódme: Filipiny. Ósme: Rumunia. Dziewiąte: Salwador. Dziesiąte: Meksyk. Jedenaste: Egipt. Dwunaste: Honduras. Trzynaste: Jamajka. Czternaste: Serbia. Piętnaste: Gwatemala. Szesnaste: Bułgaria. I siedemnaste. Nikaragua. Dosyć spory odsetek z tych organizacji, z tych państw, widzę, że jest w Ameryce Południowej. Tutaj ta strefa Ameryki Łacińskiej dosyć mocno się rozwija. O tym też słychać, też można czytać w różnych opracowaniach. Więc zakładam, że stąd też wynikała no kwestia rzeczywiście zestawienia tychże państw w tym raporcie, w tym indeksie. Co więcej, skoro mówimy o offshoringu ze strony Stanów Zjednoczonych czy też Kanady, no to dla nich naturalną. Drogą są albo kierunki azjatyckie, albo właśnie obszar Latam, albo ten kierunek europejsko-afrykański. No dobra, to teraz coś ciekawego, bo powiem wam, że ja ten indeks miałem także w zeszłym roku, także miałem okazję zobaczyć, jak w zeszłym roku prezentowały się te kraje, a w zasadzie nie tylko te, bo były też i inne. I tu mamy trochę zaskoczeń, bo teraz, jeżeli wejdziemy sobie do raportu z roku 2021, to na pozycji. Ja sobie tu zestawię te raporty obok siebie. Na pozycji pierwszej nie ma zmiany. Kolumbia była oceniana i to na poziomie 90,9%, czyli ten indeks zaufania nieco spadł, ale nadal pozwolił utrzymać Kolumbię na miejscu pierwszym. Na miejscu drugim w ubiegłym roku były Indie na poziomie 86,8%. W tym roku Indie są też na drugim miejscu z poziomem 85% odpowiedzi od respondentów. Czyli również leciutki spadek, ale Utrzymanie pozycji numer 2. Natomiast, halo, halo, tu mamy gigantyczne zaskoczenie, dlatego że na trzecim miejscu w ubiegłym roku była Bułgaria z poziomem 86,5%, czyli większym niż nawet w tej chwili ma numer 3. Czyli Republika Dominikany, a w tym roku Bułgaria jest na miejscu 16. To jest gigantyczny spadek o 13 pozycji aż w samym indeksie. No i o, ile tu widzę, no blisko 20%, jeśli chodzi o sam poziom zaufania do kraju. Co tam w tej Bułgarii się wydarzyło, że tak straciła zaufanie w perspektywie, no, znaczy nie w perspektywie, w obszarze ocen firm z branży BPO? Miejsce czwarte w zeszłym roku to była Republika Południowej Afryki. W tym roku Republika Południowej Afryki jest na miejscu szóstym. Natomiast idźmy sobie dalej. Na miejscu piątym był Salwador, w tym roku Salwador jest na miejscu dziewiątym. Dobra, nie będę wchodził przez wszystkie inne szczegóły. Znajdźmy Polskę. Polska w zeszłym roku miała jedenaste miejsce i była oceniana na poziomie 79,9%. W tym roku Polska jest na miejscu. Piątym z oceną 80,5, czyli mamy 0,6 punktu procentowego w górę, ale jeśli chodzi o samo pozycjonowanie naszego kraju, no to jesteśmy o 6 oczek w górze i mieścimy się w pierwszej piątce krajów. Tak to wygląda w porównaniu do ubiegłego roku. Dalsze porównania no nie będę tutaj dalej w to wchodził. Ja Wam zostawię linki do opisu w opisie do dzisiejszego odcinka, abyście mogli sobie znaleźć i indeks z tego roku i indeks z poprzedniego, więc ci z Was, których będzie interesowało wnikliwe wchodzenie w te porównania, co się zmieniło rok do roku, no to będą mieli na to szansę. I teraz najfajniejsze, bo raport ten jest całkowicie darmowy. Wystarczy zostawić swoje imię, nazwisko, adres e-mail i już możecie sobie Pobrać ten indeks i się wczytywać w jego szczegóły. Ja teraz szybko jeszcze przejdę przez kolejne elementy, które mamy w indeksie tegorocznym, a mianowicie każda z tych kategorii, o której wcześniej mówiłem, czyli ten rynek pracy, infrastruktura, nieruchomości biurowe, ekosystem BPO, stabilność polityczna, bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo ekonomiczne, każde z nich jest opisane oddzielnie, czyli mamy oddzielne indeksy dla każdego z tych. Krajów. Ja sobie dla każdego z tych segmentów, ja sobie wybiorę, słuchajcie, tutaj tylko informacje o Polsce. I więc jeśli chodzi o rynek pracy, Polska jest tutaj na szóstej pozycji. Jeśli chodzi o infrastrukturę, tu mamy miejsce numer trzy i to jest miejsce egzekwo z Bułgarią, która jest na miejscu drugim, czyli w zasadzie tyle samo. Potem mamy kwestię nieruchomości biurowych. Tu jesteśmy na poziomie piątym. Tak, także tutaj piątą pozycję. Ekosystem BPO, i tutaj powiem Wam, że słabiutko, miejsce jedenaste w tej ocenie, spadliśmy naprawdę nisko. Także to jest dla mnie zaskoczenie, bo szczerze mówiąc, no cóż, jestem Polakiem, obserwuję co tu się na miejscu dzieje i wydaje mi się, że nasz ekosystem BPO no, zasłużył na nieco wyższą ocenę, ale tutaj jesteśmy ocenieni na poziomie jedenastym. Stabilność polityczna, miejsce czwarte, bezpieczeństwo publiczne, miejsce drugie. Tak, także tu jesteśmy postrzegani jako naprawdę bardzo stabilny kraj pod kątem bezpieczeństwa publicznego, i to jest miejsce drugie zaraz za Czechami. Czechy są na miejscu pierwszym. No i ekonomiczna stabilność, tak. Tutaj nas oceniono, słuchajcie, wow, ale słabo. Szesnaste miejsce. Przedostatnie. Tak, także w tej kategorii no niekoniecznie dobrze nam to wypadło, jesteśmy na miejscu szesnastym, gorsza od nas jest tylko Bułgaria. Tak to ocenili nam menadżerowie z branży BPO. No dobra, no i teraz, jeżeli chcielibyście poznać sobie te odpowiedzi, jak to wszystko wyglądało na poziomie każdego kraju, z osobna to autorzy, czyli Peter i Matt umożliwili nam właśnie taką ocenę i taką lekturę. Każdy z krajów ma swoją, tak jakby dwustronicową, no, nazwijmy to wizytówkę, w której nie dość, że mamy podział na te wszystkie siedem kategorii, mamy rozpisany ranking, jak one były oceniane. Mamy też ten rating zaufania odzwierciedlony procentowo dla każdego z punktów, ale oprócz tego mamy krótki komentarz dotyczący każdej z siedmiu kategorii. Bardzo przejrzyście, bardzo ciekawie jest to zrobione. Polecam Wam absolutnie zapoznanie się z tym raportem, jeżeli tylko takie tematy, jak lokalizacje dla sektora BPO Was interesują. Wychodząc z założenia, że nie ma rzeczy oczywistych i że nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów tutaj u nas w kraju, w Polsce, w kraju nad Wisłą, warto jest zapoznawać się z tego typu publikacjami. Czasami dają one nam mocno do myślenia, i powiem Wam, że ten indeks zaufania mnie jak najbardziej umocnił w przekonaniu, że tak do myślenia to właśnie daje no bo skoro widzimy rosnącą rolę krajów z obszaru Ameryki Łacińskiej skoro widzimy ciągle niesłabnącą rolę krajów z Azji które miały sporo wyzwań jeśli chodzi, chodzi na przykład o okres pandemiczny i skoro widzimy również wzrosty po stronie afrykańskiej to my tu w Europie powinniśmy się mocno zastanowić czy na pewno jesteśmy tym numerem wiodącym jeśli chodzi o de... Rozwój sektora BPO w skali globalnej. Jak widać, w ocenie samych firm, które lokują się w różnych krajach, wcale niekoniecznie ta nasza pozycja lidera, która z niektórych opracowań tworzonych u nas w Polsce jest i wynika. No dobra, to teraz na koniec zostawię was z taką informacją. Zajrzyjcie sobie do opisu tego odcinka, tak jak powiedziałem, znajdziecie tam dwa linki. Jeden do Confidence Index z roku 2022 i drugi dokładnie do tego samego indeksu z roku 2021. Jeżeli ktokolwiek z was chciałby sobie na temat tego indeksu porozmawiać ze mną, to zapraszam, bo ja chętnie się z wami szczelenżuję i poznam wasze zdanie, czy zgadzacie się, nie Zgadzacie albo w jaki sposób oceniacie w ogóle wartość takiego opracowania? No i to, co powiedziałem wam na początku, że już niebawem spodziewajcie się anglojęzycznego podcastu w moim drugim podcaście, czyli Good Morning BSS World, gdzie Peter z Mattem będą moimi gośćmi i dam im się samym wypowiedzieć na temat tego, dlaczego, po co, jak zrobili sobie ten indeks i co z niego wynikło. Tyle na dziś. Stawiam kropkę. Życzę Wam jak zwykle serdecznie udanego, miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!